Witam Państwa. Dzisiejsze wydanie magazynu Ekstraklasa. Za nami druga kolejka spotkań Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet. W tej serii spotkań Młyny Stanisław Koszalin mierzyły się na wyjeździe z KPN Gminy Kobierzyce i zapowiadała się ciekawa konfrontacja. Zespół koszański nie był faworytem tej konfrontacji, ale liczyliśmy na to, że może nasza drużyna sprawi niespodziankę i powalczy o punkty na terenie medalisty Mistrzostw Polski z poprzedniego sezonu. Efekt? No walka była. Po pierwszej połowie nasz zespół prowadził różnicą jednej bramki, no ale niestety nie zdołał utrzymać tego prowadzenia. W drugiej części kontrolę nad meczem miał KPR Gminy Kobierzyce i ta drużyna ostatecznie wygrała 28-25 i 3 punkty zostały w Kobierzycach. Zatem liczymy na dobry występ naszej drużyny w następnej kolejce i pierwsze punkty. Posłuchajmy pomeczowych wypowiedzi. Na pewno przebieg spotkania i wynik końcowy nawet odzwierciedla, że jednak popełniliśmy progres w naszej grze i ten mecz wyglądał lepiej już pod kątem założeń, realizacji planu i przede wszystkim był bardziej zbliżony do tego, jak chcemy grać w tym sezonie. A jakie wnioski można wyciągnąć z tych dwóch spotkań, tego z Galiczanką i tego dzisiejszego w kontekście dalszej walki w Superlidze? No na pewno jeszcze czeka nas trochę pracy, żeby być bliżej tego sposobu grania, jaki będziemy chcieli preferować, bo mimo że wyciągnęliśmy wnioski, zagraliśmy lepsze spotkanie i jesteśmy bliżej już naszych filozofii, naszej wizji, to i tak jeszcze daleko, więc mamy nad czym pracować, ale wydaje mi się, że to jest długofalowa praca i potrzebujemy jeszcze kolejnego tygodnia przepracowanego, kolejnego meczu i z każdym meczem na pewno będziemy grać lepiej i w sposób zbliżony do tego, jak byśmy chcieli wyglądać. A są jakieś elementy, które Pana szczególnie martwią albo które szczególnie cieszą? Na pewno zdrowie mnie trochę martwi, bo już dzisiaj przyjechaliśmy w lekko osłabionym składzie i do tego jeszcze uraz Adriany Kurdzielewicz, która już na początku doznała kontuzji i już nie grała dalej. Więc mam nadzieję, że od poniedziałku, jak będziemy przygotowywać się do następnego spotkania, będzie z tym zdrowiem trochę lepiej. Jest na to szansa, bo zarówno na pewno wróci do nas Emilia Kowalik i Gabriela Haric i będziemy już bogatsi o te zawodniczki, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. A czego spodziewa się Pan po tym kolejnym meczu z Chorzowem? Na pewno walki. Przyjeżdża do nas zespół, który jest bardzo charakterny. I dziewczyny zostawiają zawsze serce z ruchu, więc na pewno to będzie bardzo emocjonujące spotkanie. Mam nadzieję, że my znowu zrobimy kolejny krok do przodu i zrealizujemy jeszcze więcej rzeczy i że uda się wygrać i zdobyć pierwsze punkty w Superlidze w tym sezonie. Dzisiaj graliśmy z zupełnie innym rywalem. Rywal był o wiele bardziej wymagający. Koszalin dzisiaj zagrał dosyć dobre zawody. To oczywiście nie zmienia faktu, że nasz mecz nie był jakiś idealny w naszym wykonaniu, ale cieszę się, że są 3 punkty i możemy ze swobodną głową przygotowywać się do kolejnych zawodów. A ta pierwsza połowa koszalinianki zaskoczyły Was wysoką obroną? Nie, absolutnie. Byłyśmy na to przygotowane, natomiast nie udawało nam się realizować tego, co zaplanowałyśmy. A co Panią najbardziej martwi przed tym przyszłotygodniowym spotkaniem? Generalnie jakoś bardzo mnie nie martwi nic. Myślę, że te rzeczy, które dzisiaj były, wynikały trochę z braku dyspozycji niektórych zawodniczek. Mamy teraz 3 dni, żeby się przygotować do kolejnego meczu. I czego spodziewacie się po starciu z Lublinienkami? Oczywiście bardzo trudnych zawodów. Musimy zagrać o wiele lepsze zawody niż dzisiaj, żeby nawiązać rywalizację z Perłą Lublin, ale zobaczymy, na co stać KPR Kobierzyce w tym sezonie. Przeciwnik się dobrze postarał, żeby nam przeszkodził w dobrą grę. Myślę, że bardzo dużo błędów i w obronie, i w ataku. Ciągle coś poprawiałyśmy cały mecz. Po prostu dzisiaj nie wychodziło wszystko i mamy dużo materiału, na czym się skupić teraz i mamy co poprawić. Zaczęłyście nie najlepiej, bo faktycznie w tej pierwszej połowie dominowały koszalinianki, ale ostatecznie udało Wam się wygrać. I z czego wynikało to, że jednak Wy zgarniałyście dzisiaj punkty? Myślę, że dobra koncentracja i wyciągnęłyśmy wnioski z pierwszej połowy. To, co miałyśmy problemy w obronie, w ataku, to trochę poprawiłyśmy. No i skuteczność też się poprawiła w ataku.
przed tygodniem spotkanie w zasadzie bez najmniejszych problemów. Dzisiaj, tak jak wspomniałaś, dużo materiału do analizy i błędów własnych. Za tydzień gracie z Lubliniankami, z wicemistrzyniami Polski. Co wam mówią te dwa spotkania przed tym następnym? Wiemy, że będzie ciężki mecz. Musimy się dobrze przygotować. No, tak jak mówiłam, dzisiaj miałyśmy dużo błędów i w jedną, i w drugą stronę. Mamy dużo wniosków do wyciągnięcia i się poprawić po prostu do następnego meczu i dać wszystko, co możemy. Uważam, że to było bardzo brzydkie spotkanie w naszym wykonaniu. Bardzo dużo błędów własnych, niewykorzystane sytuacje. Zupełnie nie poradziliśmy sobie z wariantem obrony, który grał w tym meczu Koszalin. Słabo w obronie, momentami przebłyski lepsze. Uważam, że to był bardzo zły mecz nasz. A z czego to wynikało? Bo przed tygodniem to wszystko funkcjonowało naprawdę dobrze. Wy byłyście rozpędzone, grałyście szybko w ataku, bardzo twardo w obronie, a dzisiaj jakby zabrakło w sumie wszystkich tych elementów. Nie mam pojęcia. Byłyśmy dobrze przygotowane do meczu taktycznie. Może trochę Koszalin właśnie zaskoczył nas swoim wariantem obrony i po prostu nie poradziliśmy sobie z tym kompletnie. Z czego to wynikało, nie mam pojęcia. A jak ty się czujesz w tym sezonie? Bo zarówno po sparingach, jak i po dzisiejszym meczu chyba można powiedzieć, że jesteś w dobrej formie. Nie uważam, że to był dobry mecz w moim wykonaniu. Za dużo prostych błędów, nie powinnam tego zrobić. Czuję się ok. Myślę, że każda jest z nas bardzo dobrze przygotowana do sezonu i po prostu musimy przełożyć to na parkiet. Nieraz po prostu nam się to nie udaje. A czy jest jakiś element, który będzie trzeba najpilniej poprawić przed tym czwartkowym meczem z Lublinem? Na pewno wyeliminowanie tych błędów i myślę, że też skuteczność rzutowa, bo była dosyć słaba. Nasza drużyna przegrywa w drugiej kolejce spotkań z KPR-em gminy Kobierzyce. Czas na podsumowanie tego, co się działo w minionym tygodniu w Superlidze. Tabela i zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Wyniki spotkań z minionego tygodnia w Superlidze piłki ręcznej kobiet. W zaległym meczu z pierwszej kolejki MKS Urbis Gniezno przegrywa ze Startem Elbląg 21-32. Mecze drugiej serii KPR gminy Kobierzyce wygrywa z Młynami Stoisław Koszalin 28-25. Start Elbląg wygrał na wyjeździe z Ruchem Chorzów 33-27. Piotrkowia wygrała z MKS-em Urbis Gniezno 34-31. Eurobud JKS Jarosław przegrywa z Zagłębiem Lubin 17-26. MKS Fanflor Lublin pokonał Galiczankę Lwów 31-23. W tabeli prowadzi KPR gminy Kobierzyce 6 punktów, tyle samo mają Start Elbląg, Zagłębie Lubin i MKS Fanflor Lublin. Po 3 punkty Piotrkowia i Galiczanka, bez punktów do tej pory Młyny Stoisław, Eurobud, MKS Urbis Gniezno i Ruch Chorzów. Program trzeciej kolejki. Młyny Stoisław Koszalin zmierzył się we własnej hali z Ruchem Chorzów. MKS Fanflor Lubin podejmuje KPR gminy Kobierzyce. Zagłębie zmierzy się z Galiczanką, MKS Urbis Gniezno podejmuje Eurobud, Start zmierzy się z Piotrkowią. Przechodzimy do pierwszej ligi piłki ręcznej mężczyzn. Kospol Gwardia Koszalin już na ostatniej prostej przygotowań do nowego sezonu w pierwszej lidze. A o tym, co, jak wyglądały przygotowania, jak będzie wyglądać pierwszy mecz, będę rozmawiać z moimi gośćmi. A są nimi zawodnicy Kospol Gwardii Koszalin. Damian Zwierz. Dzień dobry. Jakub Radosz. Dzień dobry. No, zacznę od ciebie. Ty jesteś nowym zawodnikiem tutaj w drużynie koszalińskiej. Też można tak powiedzieć, że nie jesteś osamotniony, to jest zupełnie nowy zespół, bardzo dużo nowych zawodników. Dużo musi się zespół zgrać, skomponować. I jak uważasz, jak to wyglądało do tej pory, jeżeli chodzi o przygotowanie? No, wydaje mi się, że pod względem zgrania na sparingach dobrze to wyglądało, że jesteśmy zgraną drużyną, dużo młodych zawodników. I wchodząc do zespołu na pewno dostaliśmy wsparcie od tych starszych, bardziej doświadczonych, którzy tutaj grali od wielu lat i wydaje mi się, że dobrze będzie to wyglądało w nadchodzących meczach. Przy takich drużynach, które są taką mieszanką rutyniarzy, można tak to określić, a i zawodników, którzy doszli w dużej mierze bardzo młodych graczy, no to zawsze taka mieszanka wybuchowa, tak trudno powiedzieć, trudno czegoś się spodziewać konkretnego po takiej drużynie, czy jednak nie, gdzieś jest jakiś konkretny cel tej ekipy i dążycie krok po kroku do osiągnięcia konkretnego poziomu?
Znaczy cel jest postawiony jasno przez zarząd i my też między sobą tu już rozmawialiśmy. Cel jest jeden, czyli awans do Ligi Centralnej. Tak jak powiedział Damian, dołączyło do nas ośmiu zawodników, w tym tak naprawdę tylko Piotr Dzido z większym doświadczeniem, a reszta to są młodzi chłopacy, którzy potrzebują jeszcze na pewno jeszcze trochę czasu, żeby się ograć w tej lidze i z nami zespołem. Tak, no. Ośmiu zawodników to jest prawie połowa drużyny, tak, czyli ten czas... Im więcej czasu, tym na pewno ta drużyna będzie rosła w siłę i tak jak powiedziałem, cel jest jeden, czyli awans do Ligi Centralnej. Patrząc na dobór sparring partnerów, graliście z zespołami, które albo występują w Lidze Centralnej, albo w Ekstraklasie, także to taki bardzo mocnych przeciwników mieliście do tej pory, jeżeli chodzi o mecze towarzyskie. Liga trochę to zweryfikuje, bo akurat w tym sezonie ta liga nie wygląda aż tak imponująco. Więc ta siła tych przeciwników, sparring partnerów, po to jest chyba, żeby iść w górę. Na pewno. Zagraliśmy sparring z zespołem z Żukowa, który występuje na co dzień w Lidze Centralnej i wyglądało to dobrze, bo wygraliśmy dosyć pewnie to spotkanie. Tak samo z Poznaniem, który na pewno będzie też celował na awans do Ligi Centralnej, tak samo jak i my. I też wyglądało to bardzo dobrze, chociaż przegraliśmy to spotkanie minimalnie. I na pewno takie spotkania z zespołami z wyższej półki dużo nam dadzą przed nadchodzącym sezonem. Dużo dadzą takie spotkania sparingowe, ale liga to jest co innego. Niektórzy trenerzy mówią, że wyniki meczów towarzyskich nie mają większego znaczenia, ale to tak nie do końca. Czasem takie właśnie dobre rezultaty budują atmosferę w zespole. Na pewno i na pewno tym bardziej w naszym przypadku, gdzie my tego grania potrzebujemy bardzo dużo. Tak? Liga w tym roku jest... 10-zespołowa, tak? Czyli tych meczów będzie bardzo mało. Także w ten okres przygotowawczy bardzo dobrze dla nas, że tych meczów było sporo, bo mamy okazję się zgrywać z sobą, poznawać siebie. Także tak. I tak naprawdę te oprócz jednego meczu z Nielbą, który wyglądał słabo, to reszta spotkań naprawdę wygląda obiecująco. Gracie w najbliższy weekend pierwszy mecz ligowy. Mecze sparingowe, meczami sparingowymi, ale tak naprawdę każdy sportowiec chce już grać tym systemem meczowym, już normalnie grać ligę. Na pewno jest jakieś takie oczekiwanie, żeby się pokazać, żeby zobaczyć, jak ten zespół funkcjonuje. Rywal, zawsze gdzieś z tymi zespołami młodzieżowymi mieliśmy jakieś takie dosyć spore problemy, jeżeli chodzi o naszą drużynę, ale z drugiej strony my też w tej chwili mamy zespół młodzieżowy, więc dlaczego mamy się czegokolwiek obawiać? Dokładnie. Pierwszy mecz rozegramy z zespołem z Kwidzyna, z młodymi zawodnikami z liceum. Na pewno są to młodzi, wybiegani zawodnicy, z którymi się ciężko gra, lecz na pewno będziemy chcieli od pierwszego meczu pokazać, że my będziemy rządzić w tej lidze i praktycznie wygrać każde następne spotkanie, zaczynając od tego w niedzielę. Gracie na wyjeździe i też tutaj warto podkreślić, że to już od pół roku właściwie cały czas gracie na wyjeździe, bo graliście w hali widowiskowo-sportowej, a do własnego obiektu też niedługo będziecie wracać. Mimo wszystko, zaczynacie od meczu wyjazdowego, to będzie miał jakiś wpływ na waszą postawę, czy jednak jedziecie po pewne punkty? Myślę, że nie powinno mieć, chociaż znając przeszłość naszych meczy niedzielnych, to różnie to bywa, a tak się składa, że gramy w najbliższą niedzielę. My tam jedziemy z jasnym celem, my chcemy wygrywać każde kolejne spotkanie i to nieważne, czy to jest, to są młodzi chłopacy, czy doświadczeni tutaj, po prostu nieważne w jakim stylu, ważne, żeby wywieźć do domu 3 punkty. Mówi się o tym, że jesteście faworytami tych rozgrywek, ale z drugiej strony jest kilka takich zespołów, które w tej chwili na papierze wyglądają jako faworyci. Takie miano faworyta to jest ułatwienie, czy jednak nie? Na pewno daje nam to dużą pewność siebie i też presję ze strony zarządu i kibiców, bo kibice na pewno wierzą w nas, że wygramy tę ligę i z każdym następnym spotkaniem będziemy musieli wygrywać i starać się wygrasz tę ligę, tak jak było postawione przed sezonem. Tutaj nie ma w żaden sposób jakiegoś takiego marginesu błędu. Musicie po prostu zająć pierwsze miejsce i tylko pierwsze miejsce jest najważniejsze w tym sezonie. Dokładnie. Tym bardziej, że tych meczów jest mało i tutaj każda wpadka w jakimś spotkaniu może się okazać na koniec sezonu, że już to nie będzie do odwrócenia. Także do każdego meczu trzeba podchodzić na 100% skoncentrowanym i po prostu wygrać każdy mecz i na koniec zająć pierwsze miejsce. Zobaczmy, jak będzie wyglądała pierwsza kolejka spotkań. Nasza drużyna, przypomnę, grać będzie w pierwszej kolejce na wyjeździe. Program pierwszej kolejki spotkań w pierwszej lidze piłki ręcznej mężczyzn. Gospel Gwardia Koszalin na dzień dobry zmierzy się na wyjeździe z SMS-em 1 Kwidzyn. W
pozostałych spotkaniach Sparta podejmie Soku Porcelana Lubiana Kościerzyna, KPR Gryfino zmierzy się Szynaka, Meble, Jeziorak i Ława, Szczypiorniak Olsztyn podejmie Usara Kwidzyn, pauzować będą MKS Grudziądz, Tytani Wejherową, ze zmagań wycofał się KPR Elbląg. Moimi gośćmi dzisiaj byli zawodnicy Gospel Gwardii Koszalin, Damian Zwierz, Jakub Radosz. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do koszykówki. Kończą się przygotowania Żaka Koszalin do nowego sezonu w pierwszej lidze. I ostatnim sprawdzianem formy naszych koszykarzy było starcie sparingowe z Kotwicą Kobrzeg. Nasi zawodnicy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Wygrali trzy kwarty, wygrali je pewnie. Tym samym mieli pełną kontrolę nad tym spotkaniem i ostatecznie wygrali cały pojedynek 83-72. To dobry prognostyk przed rozpoczynającym się sezonem w pierwszej lidze. Bardzo dobry występ Jakuba Dłoniaka, który zdobył 16 punktów i był najskuteczniejszym zawodnikiem naszej drużyny. Zobaczmy, jak będzie wyglądała pierwsza kolejka spotkań, która odbędzie się już w najbliższy weekend. Przed nami pierwsza kolejka spotkań w pierwszej lidze koszykówki mężczyzn. Turów Zgorzelec podejmować będzie w pierwszej kolejce Żaka Koszalin. DK Pelplin zmierzy się z Górnikiem Trans EU Zamek Książ Wałbrzych. Hydrotrak Radom walczyć będzie z Polonią Bytom. Kotwica Kobrzeg podejmuje WKK Wrocław. Dziki Warszawa zmierzył się z Enea Basket Poznań. SKS Starogard Gdański zmierzy się z Politechniką Opolską. GKS Tychy podejmuje Polonię Warszawa. Miasto Szkła Krosno zmierzy się ze Startem Lublin. Śląsk 2 Wrocław zmierzy się z AZS AGH Kraków. Dla przypomnienia, Żak Koszalin w pierwszej kolejce zmierzy się z Turowem Zgorzelec. To spotkanie już w najbliższą sobotę o godzinie 13 w Zgorzelcu. Jak Państwo chcą się wybrać na spotkanie, serdecznie Państwa na ten mecz zapraszam. No ale oczywiście my też liczymy na to, że niedługo nasza drużyna rozpocznie zmagania również we własnej hali i będziemy Państwu to wszystko prezentować. Przypominam, inauguracja pierwszej ligi koszykówki już w najbliższy weekend. A dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Ekstraklasa za tydzień. Do zobaczenia.